Okej, dobra, już jestem. Nie wiem czemu, ale mi się coś nagrywanie wyłącza. Myślę, że mogę przedostać się na drugą stronę drogą powietrzną. Mówcie okay. Mi, latająca ryba! Uhu, jej, ale super. O. Okej. Super. Okej. Ja nie mogę, jakie to ciężkie. Pozdrów SpongeBoba. Czy mi się udało? Karteczko. Nie udało mi się. To co, jeszcze raz? A, ja nie mogę. No tak. Stary. Nie wierzę, że ta ameba ośmieliła się zaginąć. Jak mógł mi to zrobić? Chyba chciałeś powiedzieć nam. Właśnie, nam, tak. Aha. Gdybyś nie smażył tych burgerów jak amator, co w życiu kuchni nie widział, nie musiałbym używać swoich pomyj. Po prostu bierz przykład ze mnie. Z ciebie. Gdybym brał przykład z ciebie, moje szlachetne burgery smakowałyby jak twoje obrzydliwe pomyje. No, racja. Panie Krab, co pan tu robi? Pracuje pan z planktonem? Nie miałem wyboru. Biedni obywatele bikini dolnego głodują. Nie mogłem pozwolić, żeby jedli te śmieci, które serwuje im plankton. Stoję tutaj. A więc dogadaliśmy się, żeby nakarmić tych głodnych biedaków. No, oczywiście pod warunkiem, że zapłacą. Wiedziałem, ja chciałem to powiedzieć. Krab, jak nie zagęścisz ruchów przy tych burgerach, to nikogo nie nakarmisz, a wtedy będziesz się musiał pożegnać z pieniędzmi. SpongeBob, musisz nam pomóc. Tylko tobie mogę powierzyć mój sekretny przepis. Mógłbyś upichcić nam trochę kraboburgerów? Już się robi, panie Krab. O, nie wiedziałem, że będziemy tutaj gotować. No dobra, to idziemy. Potrzebuję jak ja mam tu? A, dobra, to. I uwagi. Mini gra, tak? Super. I co teraz? B. B. A. Kurde. X. A. X. B. No, dalej. A. B. A. X. A. X. Kurde. B. A. No nie, szybko to idzie. X. B. X. Dobra. B. A. Okej, jest 10. Dzięki, super. Chłopaku. Wiem, że lubisz przebieranki, więc mam dla ciebie małą nagrodę. Super. Za udzielenie pomocy ulubionemu pracodawcy. Subcio. Dobra. Porozmawiaj z Kassandrą. Okej. Jeszcze więcej galaretki. No to lecimy do pani Kassandry. Siema, co tam? Przypadkiem usłyszałam, że tęsknisz za swoim ślimakiem, Wacusiem. Gacusiem. Przez G, nie wy. Gacusiem. Właśnie. Tak, Gacusiem. Cóż, ten kosmiczny kostium pozwoli ci przejść przez portal, do którego został wessany. Ale uważaj, kochanieńki. Ten twój ślimak jest w poważnych tarapatach. O! Co to za kostium? Piękny kwiatowy kostium. Pewnie wybieramy się do jakiejś spokojnej krainy, pełnej słońca i dobroci. W końcu! Bikini dolne znowu. Ta. Tak nieprzewidywalne jak dawniej. No to lecimy do spokojnej krainy, tak jak SpongeBob powiedział. Nie upadaj na duchu, Gacusiu! Idę po ciebie! No dobra, po prostu już skacz. I zobaczymy, gdzie nas tym razem zawierzę. Błagam, nie do świata piratów, nie do świata... Patrz na te stworzenia, Patryku! Są
Zabawne? Nie! Straszne! O, tak, tak. To był mój drugi strzał. O, całe to miejsce jest przerażające. Jest zimne, wilgotne i śmierdzi jak śmietnik za kubłem pomyj. To samo można powiedzieć o tej kałuży szlamu, w której stoisz. Fuj! To pewnie szczątki ofiar potwora, który tu grasował. Szybko! Musimy znaleźć Gacusia! Dobra, już jestem. Ja nie mogę. A co tu, Halloween jest? Czy jak? Halloween, zobaczcie. Duchy są. Jakieś świece. Subcio. Znaczy, czy subcio to nie wiem. A masz. Chciałem walnąć tą dynię. Dobra, co my tutaj mamy? No, halo. A. Nie mogę nic temu zrobić, szkoda. Prowadź Gacusia do domu. Spoko. A tam u góry nic nie było przypadkiem? No, oczywiście, że coś jest tam u góry. Nie ze mną te numery. Dobra. Ło. Co? Tylko to było? Ale lipa. A. Aha, to takie coś? Bu. Już się boję. Aż mam gęsią skórkę. Naprawdę. Co? No dobra, teraz. Aha, dobra, to tylko to. Myślałem, że będzie coś gorszego, ale... Chowaj się, SpongeBob! Chowam się! Chowam się! Ale co, nie mogę jej zranić, czy co? Wiesz, Patryk, ja bym chciał. I to... bardzo... A co się stanie, jeśli nas zobaczy? Nie, dziękuję! Aha, dobra, dobra. Ła! Dobra, okej, okay, czyli nie mogę ciebie pokonać. Dobra, okej. Okay. Tyle zrozumiano. Tyle zrozumiano. Okej, okay, a co my tutaj mamy? Dublon, o, wiedziałem. Włożę cię do kieszeni. Super, mamy dublona. Ale właśnie nie wiem, co mi się stało z tamtym drugim dublonem, co zebrałem. Co to było? Straszny szlam! Zebrałem na... Zebrałem w świecie piratów. Może spróbujmy się schować w tych krzakach? Albo w jakich? Chodźmy do domu. Do domu! Tak. Unikanie strasznej galaretki. Dobra, spoko. A-a. No. Możesz iść się przesunąć? O, super, dzięki. Nie, nie idź za mną. Pamiętaj, SpongeBob, udawaj, że straszne znaczy to samo, co zabawne. I baw się z nimi chowanego. Świetny pomysł. I wygramy, bo one nawet nie szukają. Ciekawe, czy spotkamy... A to co? Aha. O! Czyli w taki sposób mogę ich pokonać. Kurde! Nie! Nie! Nie no! Zostaw mnie! A Krysz poszedł! On mnie nie widzi, nie? O! Nie sądziłem, że jestem z bliska i jest tylko średnio przerażająca. Dobra. Oho. Od razu lepiej. Ha, i co? Jeszcze więcej galaretki. I mogę was straszyć. Będę straszyć i straszyć. Co to jest? Znajdź kryjówkę Spota. Kryjówkę kogo? A co to Spot? Nie mam pojęcia. Idziemy dalej. O, czekajcie. A dobra, to tylko dynie, bo ja myślałem, że tutaj są jakiś dublon.
Dobra, co my tutaj takiego mamy? O, co za potwór mógł porzucić tak batonika? Niedojedzonego? Samego? Bez papierka? No to... Zanim podzieli los tego nieźle. Batonika. Może pomożemy temu batonikowi znaleźć bezpieczne miejsce? W twoim brzuchu. Zostawiłem swoją torbę na batoniki w torbie na torbę na batoniki. Chyba wobec tego muszę go włożyć do buzi. Zaczekaj chwilę. Coś w tym szlamie wygląda bardzo znajomo. Wapń z lekką nutką białka i mnóstwem miłości. To nie jest szlam, to śluz. Śluzga Cusia. To mnóstwo śluzu jak na takiego małego ślimaczka. Pewnie jest przerażony. Musimy go znaleźć. Ta, koniecznie. Dobra, idziemy. Musimy tylko trzymać się okay. tej ścieżki śluzu, wiodącej przez mroczne, straszne, przerażające miasto. Nie, zostaw. Dobra, na szczęście mnie nie widzi. A czy tutaj coś jest? Nic. No dobra. Ja nie mogę, ile tutaj jest miejsc do odkrycia. Tragedia. Za późno to powiedziałeś, SpongeBob. Trochę, wiesz? A po co ja mam się tutaj huśtać? Co? Ten facet mógłby trochę o. zmężnieć. Pali się, nie pali się, pali się, nie pali się. Pali się. Dobra. No naprawdę, kraina strachu. W sumie nie mam nic przeciwko temu. Ale... To przyprawia mnie o gęsią Cóż. Skórkę. Mam nadzieję, że poczęstują nas tą skórką. Ja chcę z cukrem pudrem. Myli ci się z rurką, Patryku. Rurka? Gdzie? W domu. Dobra. Tutaj widziałem dublon. Tylko jak się tam dostać? A, w taki sposób. Jestem bardzo bogaty. Proste. SpongeBob, to dopiero drugi dublon, wiesz? A co to jest? Nie wiem. Nie wiem, co to jest. No dobra. To idę. Dobra. Siema. Ten okropny śluz pozostawiony przez tego potwora. Co za obrzydliwy stwór mógł zrobić coś takiego? No wiesz co? Mówisz źle o naszym gacuszu. Co jest? O! Pani Puff? Przepraszam, czy widziała pani? Obawiam się, że nie. Jestem w trakcie prowadzenia kluczowych działań związanych z organizacją zawodów o Puchar Ślimaka. Jeśli chcesz wziąć udział w wyścigu, musisz zapłacić wpisowe w wysokości 5 batoników. 5 batoników? Jest tylko jeden sposób, żeby zdobyć tyle słodyczy, ile nam potrzeba. Zabrać je dzieciom? Nie, musimy przejść się po domach. A, to tak, albo zabrać dzieciom, dokładnie. Patryk, jaki ty jesteś. Wystarczy odrobina. Otworzyła przecież się. Nie wiem, o co tu chodzi. Nie bierz tego do siebie. Chyba nikt nie ma batoników. Cukierek albo psikus. Widziałeś mojego ślimaka? Malutki, uroczy słodziak o bardzo ekspresyjnych rzęsach.
Jak jest taki słodki, to pewnie porwał go potwór! Zepsuł wszystkim Halloween, kradnąc nasze słodycze! Ostatnio widziano go, gdy pełzł po torze wyścigowym. Wydaje mi się, że ten tor musi prowadzić prosto do jego legowiska. To tam pożera niewinne słodycze i zwierzątka. Biedny Gacuś. Patryku, musimy znaleźć więcej słodyczy, żeby dostać się na ten tor wyścigowy. Proszę, weź jeden z moich batoników na wpisowe. Należy ci się za ten świetny kostium. Dzięki. Ha, dzięki. Dobra. I teraz tam, ta, na górę. What? Dobra. Dostałem skałę! Co dostałeś? Skałę? Dobra, tu nic nie ma. Teraz nam każą iść tam. Wiesz, że wszyscy w mojej szkole mówią, że jestem najmądrzejszy, najzdolniejszy i najfajniejszy, bo jo? Tak właśnie mówią. To fajnie. Nic, tylko się cieszyć. Dobra, ło, ej, ej, ej. He, dopiero mamy jeden batonik. No nieźle. Nie rozumiem twojego akcentu. Cukierek albo psikus. O! Czemu od razu ja nie powiedziałeś? Ja nie mogę. Proszę, masz batonik. A tak w ogóle to ładny kostium. Bardzo dziękuję. Kozacko. Kozacko to było. Takie odgłosy. Bym zrobił, ale mi nie wyjdzie na pewno, więc... Więc nie robię. Tak jak oni. No. Dobra, lecimy. Teraz tutaj... A czekajcie, czy tutaj coś mamy? O, proszę. Nic. Nic, a nic. Okej. Okay. Dobra, teraz na górę, tak? Tam. Cukierek albo psikus? Ojej, co? Ja, co? Widok, jaki ładny kostium. Ja chyba ją skądś kojarzę. Ale nie ze SpongeBoba. Słodycze, 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 słodycze! O, oczywiście, słodziutki. Proszę, masz tu batonik. Ojejku, jaka miła, grzeczna staruszka. Zapieszczę wow, to... Wow, retro! Dzięki! Fuj! Ble. To było obrzydliwe. I my to wzięliśmy. Cukierek albo psikus! Od 3 dni próbuję znaleźć czekoladę. Prawie nic nie zostało, poza... Cóż, mógłbym wam powiedzieć, ale... Musicie obiecać, że podzielicie się ze mną łupem. Zamieniam się w słuch! No, w zasadzie to w większości składam się z celulozy, ale... Dobra, dobra, dobra. Słuchajcie, za moim domem rozbiła się dziwaczna i bardzo ciężka skała. Spadła prosto na moją czekoladową szopę. Może moglibyście ją przesunąć? Czekajcie, otworzę wam bramę. O! Jaki uprzejmy. Patryku, popatrz! To twoja skała! Gdzie? Gdzie skała? A, tutaj, no, faktycznie. Faktycznie. Dobra. Kto ochroni mój zadek? Wróć do Toma. Panie Tom, mamy skałę. Ale tak, on tylko chciał czekoladę. Gdyby nie Gacuś, mógłbym wrócić do domu i oglądać powtórki Syrenamena i Skorupina. Lepiej, żeby miał dobry powód, by znaleźć się w opałach. Aha. Jest w opałach, bo bawiliśmy się magicznymi bańkami i naruszyliśmy strukturę rzeczywistości, czym doprowadziliśmy do powstania kosmicznego chaosu, który naraził na niebezpieczeństwo całe Bikini Dolne. Powiedziałem dobry powód. No ale to jest... Aha, dobra. Dobra, czaja, o co ci chodziło? Chyba.
A jak ja mam się tam dostać na górę? W tym domu są ogromne słodycze! Poczekajcie moment. Może tu? O! Teraz tutaj? Aha, dobra. Patrzcie na mnie! No ja latam, tak, tak, tak. SpongeBob, powtarzasz się. O, dublon! A przy okazji mamy dublona. Proszę bardzo. No. Rzeczywiście. Cyk, 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 cyk. Co? O co tu chodzi? Wystarczy odrobina. Bo nie wiem, o co tu chodzi teraz, jak ja mam się tam dostać. Tu nie ma nikogo. Dobra, ale... jak ja mam się tam dostać na tą górę? No to jest pytanie. Bym musiał tam jakoś wejść. Tylko nie wiem jak mam tam wejść. Słodycze. Mam tylko słodycze. Co? Przecież to mi pokazywało, że mam tam iść. A teraz tam? Potwory mnie stresują. Dobra. No nie, i teraz tam mam iść? Super. Jejku, ale mnie tutaj oszukali. Daj słodycze. Sorry, nie dam. Moje. Wszystkie moje. Dobra, i co teraz? Może teraz to zadziała? Nie, niestety. No bo ja tego nie dosięgnę, nie ma szans. Nawet haczyka nie ma. No, czekajcie. A nie, tam i tak się nie dostanę. Jejku. Poczekajcie, chwilunia. Mam nadzieję, że zaraz tu ogarnę, jak się dostać. No nie, SpongeBob, nie ślizgaj mi się na tym. Po prostu tu mi masz wejść na to. O, tak, tak, tak i nie tak. No jak ja mam się tam dostać, no? Bo ja nie czuję, jak ja mam się tam dostać, serio. No bo zobaczcie, nie dosięgnę. I po co mi to było? To ja nie wiem. O jejku. Zaraz coś tu wymyślę. Ten wyścig... To, planujecie wziąć udział w nas? Nie! Tak! Dobra. Nieważne. Nie te tematy. Ojejku. Chyba się kręcę w kółko. Nie! SpongeBob! Jesteś moim najlepszym przyjacielem! Dobra, okej. Dobra, teraz tutaj. Chyba. Bo nie wiem, czy dobrze idę.
No nie, no na bank źle idę. Słodycze, słodycze, słodycze! No słodycze, słodycze, no. Moment, a jakby tam iść? Widzę. Chyba już wiem, jak się tam dostać. Ja to muszę rozbić. Wystarczy odrobina. Ja myślę, że tak wszystkie pękną od razu. To by było coś. No dobra, nieważne. Lecimy. Cukierek albo psikus! Słodki Neptunie! Oszalałeś, że tak biegasz? Nie wiesz, że ludzie mają fobię? Przepraszam, nie wiedziałem, że mój kostium jest taki straszny. Czego się boisz? Pudełek, typie, pudełek! Nigdy nie wiesz, co będzie w środku, ani co z tego wyniknie. A potem jest już za późno! A ty wyglądasz zupełnie jak jedno z nich! Jesteś taki kanciasty! Czasami w pudełkach są dobre rzeczy. Na przykład kraboburgery. Tak. Chyba masz rację. Masz tu trochę słodyczy. Dzień balony? Nie wiesz, że ludzie mają fobię? Tyle słodyczy nam wystarczy. Teraz możemy oddać je pani Puf. Dobra. No to lecimy do pani Puf. Musimy. Tylko jak się to tam do niej szło? Chyba tędy. Okej. To znowu ty. Przyniosłeś słodycze na wpisowe? Z orzechami. Wyszukane. A teraz nie ruszaj się. To będzie bolało. Igła? Zaraz, co? To wyścig ślimaków. Musisz być ślimakiem. I to szybkim. Na szczęście nie igła. Ty co jest? Typ ślimaka. Ja, ale faza. No nie. No dobra. Okej. Kurde. Siema, ślimaki. Ty, Patryk. Czemu ty nie jesteś tym ślimakiem? Pytanie. Czy te ślimaki mogą mnie skrzywdzić? Wolę nie próbować. A może spróbuję? A jednak nie. Jednak nie krzywdzą. Dobra. Okej. O, proszę! No i finish. Dobra. Podążaj śluzowym szlakiem. Okej, więc słuchajcie, w następnym odcinku właśnie będziemy to robić. Podążać za śluzowym szlakiem. Więc zostawcie łapki w górę. Znaczy, jeśli odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapki w górę, subskrypcję, komentarz. No i najważniejsze, to komentarz. Czy ja już powiedziałem komentarz? Dobra, trzymajcie się i cześć! Jesteśmy w krainie duchów, więc znaczy jesteśmy w krainie, znaczy... Dobra, wiecie co chciałem powiedzieć, że jesteśmy tutaj i powiedziałem buu i wiecie, takie typu rzeczy. Trzymajcie się.